We wtorkowe popołudnie żar lał się z nieba, ale na plac przed Murem Pamięci przy ulicy Pruzi przyszło wielu mieszkańców Lubina i pobliskich miejscowości. Także z flagami i w okolicznościowych koszulkach. Szczególnie dla młodszych jest to żywa lekcja historii, bo przy okazji mogą posłuchać żyjących jeszcze świadków wojennej historii naszego kraju i potrafią to docenić. Nas nie dopuścili. No, tam taki był z Warszawy u nas chorąży, te podchorąży oficer. Jurek Biały, to tego, to on koniecznie chciał dojść, bo z Warszawy przyjechał do nas. Mamy różne spotkania z tymi, z weteranami wojennymi i można się bardzo dużo od nich nauczyć, bardzo fajnie opowiadają. Myślę, że jest coraz bardziej rozpowszechniana ta ogólnie historia, między innymi właśnie Powstanie Warszawskie, Żołnierze Wyklęci i ogólnie historia II wojny. No i bardzo dobrze właśnie wśród młodych ludzi, dużo, coraz z roku na rok coraz więcej. Lubinianie biorą udział w rocznicowych obchodach całymi rodzinami, choć ich opinie na temat Powstania Warszawskiego są podzielone. Co roku przychodzimy? I nam się bardzo podoba, dlatego przychodzimy, dla podtrzymania tradycji. Przyszła pani z wnukami, którzy przyjechali z Francji. Tak, oczywiście są Francuzami, bardzo ładnie mówią po polsku. I mój wnuk się bardzo interesuje, pomimo to, że ma 7 lat. Wie, że to było powstanie. Dla mnie to jest takie mieszane. Uważam, że ciągle jest brak realistycznego określenia tego powstania. To było samobójcze pociągnięcie. Pchano dzieci do tego. Te ostatnie emocje związane z wybuchem Powstania Warszawskiego dostrzega też starosta lubiński, który zaprosił mieszkańców powiatu na rocznicowe obchody, zwracając jednocześnie uwagę na historyczne racje tego pamiętnego zrywu. Jedni mówią, że przegrane. Ja twierdzę, że powstanie zostało wygrane. Jedynie droga dojścia do tego zwycięstwa była bardzo długa i ciężka, ale w końcu doszliśmy i myślę, że to też jest właśnie wielka zasługa powstańców warszawskich i cieszy bardzo, że młodzież coraz liczniej przychodzi na te obchody, na te uroczystości, w ten sposób jakby chciała oddać hołd tym, którzy tą wolność nam wywalczyli. W hołdzie poległym podczas Powstania Warszawskiego przed Lubińskim Murem Pamięci harcerze przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny. Potem delegacje złożyły wieńce i zapalono znicze.